Nie łukasz karbo. No tak. To jest, nie kryje, ogromny nasz sukces, zadowolenie i niesamowita satysfakcja z tego, że ten nasz trud i trenerski, i organizacyjny, i inicjatywy, które realizujemy, spełniają się i mają właśnie taki obraz, jak chociażby ten turniej, bo to nie jest, to jest największy turniej boksu, amatorskiego boksu kobiecego w Europie. Oczywiście, że są Mistrzostwa Europy i tak dalej, ale na tym poziomie jest to impreza naprawdę największa. Także cieszymy się z tego, jesteśmy dumni i serdecznie dziękujemy tym, którzy od wielu, wielu lat w nas wierzą. To jest tak, i jak mówiłem. Tak, i też są dumni, bo nam to okazują, słyszymy to. I daje nam to ogromnie wiele satysfakcji i tego kopa na przyszłość. Szanowni Państwo, w Gliwicach bez kopa się nie obejdzie, ale naprawdę takiego sportowego. Dlatego Tomku, piękne podziękowania. Przerzucamy się na klatę i już będziemy dalsze walki, prawda, zainteresowanym widzom przekazywać oczywiście. Dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ja zapraszam na stronę, na której jest on live transmisja. Jest to www.live.boxer.org i tam można oglądać wszystko to, co się dzisiaj, jutro, pojutrze, aż do soboty dzieje. No i oczywiście z odtworzenia też historia jest od drugiego dnia. Także można odtwarzać sobie walki, na spokojnie pooglądać. No proszę. Zapraszamy. No i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kochani, uczmy się od Gliwic. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, Tomku. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Walka numer 11, walka numer 13, w tej chwili przepraszam, bo źle popatrzyłem. Walka numer 13, tak jak Państwo widzą, zestawienie francusko-angielskie, skupiamy się na rundzie pierwszej. Jest to pierwsza walka ćwierćfinałowa w kategorii wagowej 54 kg seniorek, oczywiście Caroline Cruvelier z Francji, Beat Welsh z Anglii. Tutaj te dwie panie otwierają nam ćwierćfinały w kategorii wagowej 54 kg. Cztery pojedynki w tej właśnie kategorii będziemy oglądać. Oby równie ciekawe jak
ćwierćfinały w kategorii wagowej 52 kg. Piękny lewy prosty francuski. Tu chciałem zauważyć naprawdę świetna praca nóg reprezentantki Francji. Jest tak, prawda, można powiedzieć, kocim sprytem obdarzona ta kobieta, że tutaj aż miło popatrzeć na te nogi, które naprawdę w wielu sytuacjach no po prostu są o wiele szybsze od nóg Angielki. Jeszcze jedna runda tego pierwszego pojedynku ćwierćfinałowego. Dobre wejście Angielki prawym prostym. Angielka, wydaje mi się, troszeczkę za długo czeka. Ona musi wywierać pressing na Francuzce i wtedy tutaj widać, by było jakieś szanse na lepsze trafienia.
Tenis pojedynku, no powiem szczerze, że więcej się spodziewałem, szczególnie tutaj w trzeciej rundzie, że Angielka ruszy do zdecydowanego ataku. Nie wiem dlaczego, troszeczkę odpuściła. Francuska, no czekajmy na werdykt sędziowski, który myślę będzie sprawiedliwym werdyktem. Chevalier Caroline. Ale walka, split decision.